Ciekawe, co tym razem odwali. Czyżby to był ten program, który miał powstać już w poprzednim semestrze? Na pewno nie powstanie pytanie, kim jestem. Nazywam się Anton Leszczanka, jestem redaktorem naczelnym telewizji studenckiej Flash. I doskonale pamiętam te czasy, w których Agnieszka Markocka była wydawcą, która nauczyła mnie, czym jest konstruktywna krytyka i szczera opinia. Natomiast ostatnio jestem słynny z dosyć ostrych komentarzy na temat pracy swoich redakcyjnych kolegów, ale myślę, że nadal mnie lubią. Słyszałem różne opinie na swój temat, przede wszystkim chodzi mi o pochodzenie. Kochani, muszę się przyznać, rzeczywiście jestem szpiegiem KGB i jestem synem rosyjskiego magnata naftowego. Chociaż nie do końca jest to prawdą, ale potrafię gadać po rosyjsku, więc wszystkim moim ruskojęzycznym kolegom большой-большой привет. Znaleźć mnie można zazwyczaj w 144 na WNPD, gdzie nie jestem jeszcze oficjalnie zameldowany. A jak nie w 144, to najwidoczniej plotkuję sobie z czwartą władzę uczelnianą, czyli z portierkami, z którymi zazwyczaj omawiamy to, jak fajne są materiały tworzone przez redakcyjny zespół Flasha. Z oczywistych wad warto wspomnieć o tym, że olewam co drugą imprezę integracyjną. Jeżeli się pojawiam, to siedzę z dosyć zdegustowaną twarzą w swoim kąciku rozpaczy. Ksywka gdzie jest kurde Antek powstała w momencie, kiedy po prostu poszedłem sobie z imprezy, która była zorganizowana we Frankfurcie nad Odrą i nikomu o tym nie powiedziawszy. Bardzo przepraszam za to, ale warto powiedzieć o tym, że jednak zdrowy stan umysłu i świeży poranek następnego dnia były tego warte. Ale długo można słuchać moich perypetiach życiowych, ale przejdźmy do meritum. O co tutaj chodzi? Program ten powstał w momencie zakładu z moim starym znajomym. I nie chciałbym przegrać tego zakładu i siedzieć z osobą, która po prostu potrafi znieść mnie z planszy z punktu widzenia doświadczenia redaktorskiego i dziennikarskiego, a tak naprawdę po prostu boję się jego historii życiowych, bo są o wiele ciekawsze i po prostu lepsze od moich. Ale mniejsza o to. Witam Was, moi drodzy, w pierwszym odcinku Late Night Flash. Niesamowite, w końcu powstał ten program. Ciekawe, co będzie dalej. A Wy? Jesteście ciekawi? Wybór tematu i gości dla pierwszego odcinka nie było czymś naprawdę prostym, ale jak widzicie, odcinek powstał, mimo tego, że tematów było naprawdę sporo i nawet ponad 10. Na tym wydziale istnieją dwie telewizje studenckie. Jak mówił nasz pan dziekan, jedna jest cały czas rozwijająca się niesamowita i druga fajna. Ale my się tym nie przejmujemy. I staramy się, przynajmniej staramy się i działamy razem i współpracujemy. Ale kto zarządza tymi redakcjami? Ona, niesamowita osoba, która potrafi rozśmieszyć wszystkich swoimi żartami i potrafi zakochać w żaby i w siebie swoimi naukowymi doświadczeniami. On, top kurier, osoba, która zna się na kulturalnych wydarzeniach o wiele lepiej niż ja na swoim pochodzeniu. Proszę Państwa, redaktorka naczelna w latach 2022-2023 Kasia Mania i obecny redaktor naczelnej telewizji studenckiej Kurier Akademicki Mikołaj Rękowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Hej. No to co, moi drodzy, witam Was w programie. Mnie już pewnie znacie, ja Was też znam. Co u Was słychać? Jak tam leci? Co nowego na wydziale? Co właśnie w Twoim nowym stanowisku ciekawego, bo już dostałeś się na doktorat? I jak w Twoim nowym stanowisku? Jak Ty się czujesz na stanowisku redaktora naczelnego? Może Kasia zacznie. Na doktoracie, jestem pierwszy rok, przyznam, że jest to dla mnie taka nowa rola, jest troszkę inaczej niż na studiach, ale powiem szczerze, że czuję się jak taki pierwszaczek, który przyszedł i poznaje, jak to wszystko działa, ale są tutaj naprawdę wspaniali, ambitni i wspierający ludzie, więc bardzo się cieszę, że dostałam szansę dalszej nauki. A oprócz tego cieszę się, że wciąż mogę utrzymywać kontakt, tak doglądać, czasem coś pomóc mojej redakcji Kurier Akademicki, z którą jestem związana serduszkiem. Bardzo jestem dumna z poczynań i z Mikołaja, bo uważam, że radzą sobie świetnie. Jest tam pełno bardzo ambitnych młodych ludzi, którzy cały czas chcą się uczyć, mają pełno pomysłów, a w tym wszystkim są razem tacy solidarni, że pomagają sobie, zawiązują się przyjaźnie, więc naprawdę super się na to patrzy, więc no tyle u mnie. A co u Mikołaja? No, jako nie ma tak, że jest dobrze albo niedobrze. Jakbym miał powiedzieć, co czynię w byciu naczelnym najbardziej, to bym powiedział, że ludzi, z którymi świetnie się współpracuje. Mamy teraz, budowaliśmy bardzo fajną ekipę, uruchomiliśmy kilka nowych formatów, widać w nich zaangażowanie, więc współpracuje mi się z nimi świetnie. No jedyne, co jest dziwne
byciu teraz naczelnym, to jeszcze 2 lata temu byłem zwykłym dziennikarzem, operatorem w redakcji i teraz trzeba po prostu wznieść się poziom wyżej i osoby, z którymi było się kolegami w redakcji, teraz są podwładnymi czy coś takiego. I trzeba nimi zarządzać i trzeba się tego nauczyć, no bo inaczej, kiedy sobie współpracujesz i normalnie rozmawiasz, a co innego, kiedy już jesteś redaktorem naczelnym i trzeba nauczyć się zarządzać zespołem, wymagać jednak od drugiej osoby czegoś więcej, więc... Ale czy jest źle, bym nie powiedział. Mikołaj, opowiedz mi z punktu widzenia właśnie redaktora naczelnego, jakich zmian już zdążyłeś dokonać po rządach Kasi i nie wiem, jak ty to odbierasz właśnie? Czy to, co zrobiłeś, uznajesz za lepsze? No w sumie to głupie pytanie, bo skoro to zrobiłeś, pewnie tak uznajesz to za lepsze, ale właśnie co już się zmieniło? Kurze posprzątaliśmy, to na pewno. Trochę wywietrzyliśmy, to też. Zawsze kalendarz tak. Zmieniliśmy na 2024, więc jakby świeżość jest w redakcji. Stare kubki też już poszły out. Czyścimy teraz Mace'a, ale to jest już informacja tak z góry, że przechodzimy na nową macierz, no to trzeba będzie robić porządki w naszych archiwach, no bo jednak te terabajty danych, które się zebrały przez 10 lat, to trzeba będzie wyrzucić, a tak już patrząc z perspektywy tego, co widzowie mogą oglądać, no to uruchomiliśmy nowy formacik, taki bardziej polityczny. Wznawiamy podcasty, chcemy wypróbować swoich umiejętności jeszcze na kilku polach, nie chcę mówić na jakich, ale staramy się uderzać w nowe formaty i iść z duchem czasu na pewno, no bo świat się zmienił, media, które były 10 lat temu uczone tutaj na wydziale, się zmieniły, teraz wszystko jest w internecie, wszystko inaczej wygląda i trzeba się do tego dostosować, żeby też tutaj osoby, które przychodzą na studia, wyniosły coś z tych redakcji na przyszłość, no bo powiedzmy sobie szczerze, tradycyjna telewizja, te umiejętności, to tak ludzie będą średnio patrzyli. Jeśli później wyjdzie się z redakcji i się powie, że się potrafi robić roleczki, TikToki, jakiś montaż fikuśny i tak dalej, no to zyskuje się na rynku pracy. Kochani, może porozmawiamy trochę, już jakby wiem, jak tam u was. Do mnie docierały plotki, co mnie naprawdę zdziwiło, że aktualnie Flash i Kurier nie współpracują. No natomiast skoro tutaj siedzicie, no pewnie to jest kłamstwo. Czy wy słyszeliście coś o tym, może słyszeliście o jakichś spinach pomiędzy redakcjami, bo do mnie też docierały plotki, uważam, że to jest jakaś głupota, ale chciałbym jeszcze się dowiedzieć, co wy na ten temat myślicie. Ze swojej strony mogę powiedzieć, że o ostatnich spinach, takich rzeczywistych spinach, dosłyszałam kilka lat temu i szczerze właśnie dziwi mnie bardzo, że coś się dzieje, a ja absolutnie o niczym nie słyszałam. Sama, znaczy myślę, żebym wiedziała, bo ja bardzo lubię wiedzieć wszystko, więc jeśli jest gdzieś dramat, to ja już obserwuję. Ale myślę, że jest dobrze, że jakby w porównaniu jak było kiedyś, a jak jest teraz i bardzo zaciekawiło mnie właśnie podejście i stwierdzenie, że jest jakaś spina, chyba że ja o czymś nie wiem. No, ploty, tak jak powiedziałem. No, młodzi coś tam sobie pomiędzy sobą gadają. No to w takim razie skąd się to bierze i dlaczego? No właśnie. O tym, skąd to się wzięło, pogadamy trochę później, ale chciałbym teraz usłyszeć z twojej perspektywy, Mikołaj, jak to wygląda. Najpierw musimy sobie zdefiniować powiedzenie, co to jest wojna. Wojna to może była w latach 90., kiedy pomiędzy gangami na przykład w Kalifornii dochodziło do różnych starć. Były właśnie wojny gangów na ulicach. Ludzie się, no wiadomo co robili, dochodziło do masakrycznych wydarzeń, a ja tutaj przychodzę na wydział i ja czegoś takiego nie widzę. Jest miły uścisk dłoni i normalka. No wiadomo, że zawsze pomiędzy dwoma instytucjami czy dwoma osobami będzie jakaś rywalizacja. Każdy, kto trenował jakieś sporty kompetytywne, wie, że można być w jednej drużynie z kimś, a można ze sobą rywalizować nadal, tak jak ja kiedyś trenowałem akrobatykę sportową, miałem swojego kolegę i wiadomo, razem trenowaliśmy, ale na zawodach była ta rywalizacja, bo każdy chciał być lepszy od tego drugiego i tak samo jest tutaj. Jest jakaś rywalizacja, bo każdy chce osiągnąć jak najwięcej i tutaj tak samo jest zdrowa rywalizacja. To no, ja bym tak to nazwał. Jeśli ktoś ma jakieś spiny pomiędzy sobą, to może jakieś osobiste, bo wiadomo, że kogoś dziewczyna rzuciła albo coś. No, mi tutaj w to nie wnikać. No. Nie będziemy wchodzić już w tak głęboko w te tematy. Polega na tym, że pewne osobiste jakieś niedogadania, przytyki, jakieś spięcia są od razu definiowane, to jeżeli ty jesteś z Kuriera i ty jesteś z Flesza, to od razu jest spina dwóch redakcji, bo jakoś
próbuję na to spojrzeć bardzo logicznie i zdroworozsądkowo, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy w tym momencie. Najczęściej w te rzeczy tak, najczęściej wpływają jednak prywaty, ale już w takie rzeczy, w taką dziecinę raczej nie będziemy wchodzić. Oczywiście, że nie. Ale jednak kiedyś, lata temu, była taka poważna spina. Może pamiętasz, od czego się zaczęło, bo słyszałem, że pewna osoba kiedyś miała okazję przypadkiem, no tak naprawdę przypadkiem, jak się okazało, wywalić całą bibliotekę Visual ID, czyli nasze wszystkie templatki z ogólnej montażowni, co było potraktowane jako no, specjalna jakby akcja, żeby tak sabotować działalność redakcji, a później ta osoba jeszcze się przyniosła do kuriera. No myślę, że od tego się wszystko rozpoczęło. Co ty na ten temat sądzisz i czy to rzeczywiście było tak, bo jednak lata już minęły. I wiele się pozmieniało pod względem plotek, które dochodziły, zmieniały się osoby, które to robiły, zamiar, czy to było specjalne, czy niespecjalnie. Co ty na ten temat uważasz? Słyszałam o tym. Nie było mnie jeszcze tutaj na wydziale, więc wiem to od osób trzecich, właśnie z opowieści. I no tak właśnie jak mówisz, że było podejście, że to przypadek, że to specjalnie, znaczy z tego, co mi się wydaje i co wywnioskowałam, to rzeczywiście to nie było celowe działanie. Ale rozumiem, że no nawet celowe, niecelowe, no to i tak pewnie spotkało się z pewnym niezadowoleniem ze strony członków redakcji, no bo jednak archiwum to jest bardzo ważna część w pracy dziennikarza. Czyli jednak to było archiwum, bo do mnie docierała informacja, że mianowicie to były Visual ID, czyli wszystko, aha, na czym w sumie cała oprawa graficzna całych wszystkich odcinków. I jeżeli sięgniesz sobie do archiwum, mianowicie to znajdziesz tam bodajże w 2015 odcinki, które są montowane na standardowych belkach programu dla montażu. Mhm, okej. Okay. No ja tak słyszałam o archiwum. Ja no też może słyszałam o archiwum, ale no my nie jesteśmy into ta akcja, więc no, pewnie u was w redakcji lepiej to nazwać. Dla nas może to było po prostu jakieś archiwum, no, jakby do streszczenia. Folder. Na przykład u nas mamy po prostu folder archiwum i dla nas to jest archiwum. I no próbowałam, tak myślałam o tym, jak byłam naczelną, tak mi raz przyszło do głowy, co by było, gdyby to się stało teraz i co bym zrobiła. I pomyślałam sobie, że bardzo nie chciałabym, żeby to się stało, więc jeśli, no różnie, czasami przy pracy może coś się tam wydarzyć i nawet niezależne od osoby, która pracuje na danym sprzęcie, jak na przykład czasami się zdarzało, że z kamery się usuwały nagrania i był problem, no na pewno by to wywołało sporo gorących emocji i nie tylko, no właśnie jeśli chodzi o mnie, jeśli chodzi o tą osobę, której się zdarzył taki wypadek, jeśli chodzi o członków redakcji, więc rozumiem, że to taki temat jest gorący. No znaczy gorącym już raczej nie nazwiemy, ale to jest powód dla tego, z czego możemy pocisnąć sobie bekę i się posmiać szczerze. Miejska legenda z tego. Tak, też na pewno dla samej osoby, której się przydarzył taki wypadek, było to stresujące. Na pewno no, nie chciała, jakby, znaczy ja tak uważam, nie chciała zrobić nic złego, więc myślę, że lepiej po prostu podejść do tego z humorem. Dobra, teraz intro, outro, belki i kończymy. Ej, czekaj. Gdzie jest Visual ID? Ej, gdzie to jest? Pewnie znowu ktoś z młodych tu był. Sprawdzę w rezerwacji pliku. O hej, co robicie? Ja chyba przyjdę później. Czekaj. Ty nie montowałeś tu czegoś ostatnio? No, nie. Ale ja kojarzę, że ty powiedziałeś na kolegium, że będziesz robił materiał chyba. No to nie powinieneś montować? No, montowałem, a co? No, ale skoro montowałeś, to musiałeś dodać belkę do swojego materiału. Zauważyłeś cokolwiek dziwnego w Final Cutie? Chodzi ci o Visual ID, tak? Najwidoczniej go usunąłem. Coś klikałem, a ono się wzięło i zamknęło. No i najwidoczniej się usunęło. Jasne, nie przejmuj się. Naprawdę? Nie no, spoko. Jest kilka redakcji na tym wydziale, to możesz iść do innej. Na pewno cię gdzieś przyjmą. Po prostu może wyciągnąć też wnioski z tego, jak się zabezpieczyć przed takimi wypadkami. Uważnie czytać komunikaty przy tak, usuwaniu. Tak, czytać kopie zapasowe, jakieś tam zabezpieczenia, coś. Generalnie młodzi, notujcie, co trzeba robić, żeby takich akcji się nie wydarzyło. Backupik zawsze jest
dobrą opcją. Mhm. Ale przejdziemy jednak bardziej do, też do przeszłości, ale do wydarzeń świeższych. Wszyscy pamiętamy, bodajże 2 lata temu była niesamowita akcja na Prima Aprilis. Kasia, doskonale o niej pamiętasz. Kto wpadł na ten pomysł? Właśnie trochę opisz tę akcję, jak tak się stało, czyj był pomysł i przyznam się od razu szczerze, że ja na to się dałem nabrać. I o tej 11 godzinie rano dzwoniłem do wtedy obecnego naczelnego Kamila Pocholczyka i pytałem się, czy potrzebna jest kolejna rekrutacja do nowej redakcji. Okazało się, że niepotrzebna, no ale jednak się dałem nabrać. Myślę, że nie tylko ja, ale właśnie jak wpadliście na to? I Mikołaj, czy ty to pamiętasz też? Nie, no ja to pamiętam to wydarzenie, choć no ja się nie nabrałem, ja wiedziałem od razu, że tego dnia jestem zawsze bardziej przezorny w internecie, bo jest wysyp różnego rodzaju grafik i tak dalej. Jedyne, co mi w tym żarcie zabrakło, żeby powstał ten jeden fejkowy materiał, żeby jeszcze bardziej wkręcić te osoby. Akurat pogadamy jeszcze o współpracy trochę później, ale... Bez to spoilerów. Za kulisami może, to, tak, żeby nie zdradzać. Poza protokołem. Ale Kasia, mianowicie jak powstał pomysł, czyj by to pomysł i jak właśnie było proces ogarnięcia? To był pomysł naszej wspaniałej żabki, już absolwentki, Weroniki Nowickiej. Napisała do mnie, że wpadła na taki pomysł i co sądzę o tym. I ona, jeżeli bym się zgodziła, to ona napisze właśnie do redakcji Flesza i zaproponuje taki żarcik. I ja stwierdziłam, że to jest świetny pomysł i w ogóle robimy to. No i Weronika, albo może to ja napisałam? Znaczy w każdym razie Weronika napisała do mnie, to ona była właśnie pomysłodawczynią, więc dziękujemy Weronice. No i teraz wydaje mi się, że to ja napisałam. Mogę się mylić, ale ja mam pamięć złotej rybki. Złotej żabki. Złotej żabki, o, jak czegoś nie zapiszę, to jest koniec. No i pogadaliśmy o tym pomyśle, powstał koncept, że zrobimy fanpage, że powstanie wspólne zdjęcie w tle, że połączyliśmy się jako redakcję, zrobimy logo. Potem dowiedziałam się, że padł pomysł, żebym była redaktor naczelną tej redakcji. Co ciekawe, ja wtedy nawet nie wiedziałam, że będę naczelną kuriera, a to był już kwiecień. Tak więc to w ogóle było bardzo zabawne. No i tak powstał pomysł. Później powstały jeszcze memy, aby wrzucić właśnie na tą stronę, żeby trochę pośmieszkować tego tematu. Generalnie nawet ja przyłożyłem rękę do powstania tych memów, nawet nie będąc tego świadomym. Na swoim Instagramie miałem okazję jakby wstawić zdjęcie z pewnym redaktorem z Kuriera, że właśnie wymieniamy się mikrofonami. To bodajże było wydarzenie... Na Oscara, ja wiem, dokładnie. Które, bo to ostatnie chyba zdjęcie ty robiłeś też odkryłem. Tak, ja pamiętam. I ja nawet zrobiłem to nieświadomie, a później odwaliła się ta akcja, no jak odwaliła się, odbyła się. I no, przyłożyłem do tego swoją rękę, nawet nie będąc tego świadomym. I w sumie sam powtarzając, dałem się na to nabrać, co mnie też w sumie zawiodłem się w pewnym sensie, ale no jednak przełożyłem swoją rękę do stworzenia takiego rodzaju memów. Czyli były memy, sama akcja, jak już powiedziałem, była dosyć sukcesywna, dlatego że no, dałem się nabrać. Można z tego morał taki wyciągnąć, żeby też w internecie sprawdzać i weryfikować informacje. Sprawdzajcie, weryfikujcie. Moja rodzina również się nabrała i dostawałam gratulacje od ciotek, że wow, Kasia, brawo, awans, a ja, no nie, jeszcze nie. A później jak serio awansowałaś, no to tak, mówię, no jeszcze raz. To niektóre osoby pytały, ale to na serio, czy znowu? Już nie uwierzyły. Był kryzys zaufania. Tak, no. Mikołaj, no to życie. Może jednak powtórzymy taką akcję w tym roku. Może nie możemy głośno o tym mówić, bo to już nie będzie żart. Wtedy. No, być może tak się stanie. Ale już pogadamy bardziej o teraźniejszości. Zbliżają się wielkie wydarzenia, takie jak wielkie grillowanie, juwenalia, gdzie zazwyczaj mieliśmy okazję współpracować, co jeszcze raz podkreśla ten fakt, że żadnego konfliktu nie ma i podpinanie się czyimś mikrofonikiem do czyjejś kamery jest jakby normalną akcją. Czy może mamy jakieś plany na przyszłość? Czy zamierzamy jakby działać w takim samym kierunku jak zawsze? Czy może jakieś pewne plany na wspólne projekty? Być może coś z tego rodzaju? Może... Ja mogę dać jakiś sneak peek, że o czymś myślę, ale muszę najpierw rozpisać sam dla siebie cały plan. Nie chcę tutaj przed kamerami jeszcze zdradzać, bo najlepsza jest niespodzianka, kiedy już jest finalny efekt, a nie, że się coś zapowiada, a później się to nie pojawia, więc ja o czymś takim myślę, o jednym wydarzeniu. A jeśli chodzi o przyszłą współpracę, myślę, że jakieś projekty zawsze mogą się pojawić, jakieś materiały wspólnych.
zawsze się wymienialiśmy jakimiś ogrywkami czy coś. Pamiętam przecież na OFM-ie, jak byliśmy w 22, 2 lata temu, co nagrywaliśmy setkę z Grzegorzem Kajdanowiczem i na jedną kamerę to nagrywaliśmy wtedy, no bo Grzegorz Kajdanowicz nie miał czasu po prostu niestety. I powiedział, że czy nie możemy razem tego nagrać, więc nagraliśmy to na jedną kamerę, jedno pytanie było slash jedno z kuriera i jakoś się to udało zrobić. Ile takich sytuacji naprawdę? No i oby tak było. Będziemy nad tym pracować. Generalnie jak odbył się ten taki wielka wymiana wszystkich prowadzących i naczelnych, moim zdaniem młodzi, czyli my możemy jakby na tym zbudować mocną współpracę, bo wszyscy jesteśmy młodzi, jesteśmy z tego samego roku, zaczynaliśmy nawet z tobą w jednej grupie, jeżeli pamiętasz. Poczułam się starą. No wiesz co, też sobie wspominałem na początku o Agnieszce Markowskiej, przechodziłem jeszcze w tych czasach, kiedy była wydawcą, więc fajnie było. Teraz wydawcami, no jesteśmy my w sumie i no moim zdaniem w tym roku trzeba się skupić na tej współpracy. No ale widać te zmiany już w samych redakcjach, czy w Meteorze, czy we Fleszu, czy w Kurierze widać, że jak jest ta wymiana pokoleniowa, w samych redakcjach się dużo pozmieniało, więc jeśli się pozmieniało w samych redakcjach, to też się pozmienia w samym obyciu się pomiędzy redakcjami, więc... Dokładnie. Więc jak, moi drodzy, widzicie, żadnych konfliktów. Jeżeli były, to raczej to były śmieszki, o których już mieliśmy okazję porozmawiać. Ze mną w studiu była niesamowita Kasia Mania i nie mniej niesamowity Mikołaj Rinkowski. Dziękuję wam. Dzięki. Bla, bla, bla. A kiedy czas na mnie? W ogóle prawie zapomniałam się przedstawić. Aktualnie jestem tylko komentującym głosem, ale zobaczymy, co przyniosą przyszłe odcinki. Może uda mi się przekupić Antka? No dobra, ale co dalej? Jak prawdziwy late night nie możemy zostawić was bez niespodzianki muzycznej. No bo nas stać. Ale nie będę zlekał dłużej. Drodzy widzowie, Domson. Looking for Irina, Irina. Looking for Irina, Irina. Oh, Irina, Irina. Wanna find Irina, I. Looking for Irina, Irina. Looking for Irina, Irina. Oh, Irina, Irina. Wanna find Irina, I. Looking for Irina, Irina. Looking for Irina, Irina. Oh, Irina, Irina. Wanna find Irina, I. Looking for Irina, Irina. Looking for Irina, Irina. Oh, Irina, Irina. Wanna find Irina, I. Oh, Irina, Irina. Oh, Irina, I. Oh, Irina, Irina. Oh, Irina, I. Yeah. Don't interrupt, it's an eruption, baby. Montana crazy, volcano blazing. You just a face, get a boopin' when I boopin' gonna meet your trace. One hill, sky stays, you say no place. Like heaven, never gonna ever tell him I'm a drug and drink him to my cave. I'm better relin' than the person working like a beggin'. Get it back with wolves, and I'm gonna let him eat your ass. Gonna be mass, ask me a death. God bless, get brains in mind, cause I never fed him my entire life. But everybody gets one chance, right? I assume you're not the fool, cause you learned a lesson from a karma professor. Very essence, the everlasting presence of only one rule. Everybody get fooled. Hey everybody, 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 hey everybody. I just can't stand the pain. I just can't stand the pain. Well,
can't stand the pain. Looking for Rina, 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 looking for